przed chwilką wysłuchaliśmy utworu Tokio w wykonaniu zespołu The Wombats. Ja tylko przypomnę, że wspierać Radio Wnet można na stronie wspieram.to/jp2. A jeżeli ktoś ma do nas jakąś sprawę, może zadzwonić pod numer 507 247 289 i nagrać się na skrzynkę głosową. Tymczasem powracamy do rozmów popołudnia Wnet, które prowadzi dla Państwa Łukasz Jankowski, przebywający w studiu zewnętrznym Radia Wnet, bo teraz nadajemy z budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39, natomiast Łukasz Jankowski rozmarzony patrzy na pola mokotowskie ze studia na Mokotowie. A nawet na pole mokotowskie. Dzień dobry Państwu ponownie. 17:12, dobra, jest godzina. Na przy telefonie redaktor, dziennikarz Łukasz Zboralski, tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tekstu z aktualnego numeru tygodnika Do Rzeczy, to zapytam o pana ogólną refleksję, jeśli chodzi o pandemię, bo jest pan jednym z najbardziej aktywnych dziennikarzy w mediach społecznościowych, obserwujących i polską, ale także europejski, jeśli nawet światowy wymiar koronawirusa i tej epidemii. Ogólna refleksja z takich wszystkich informacji, które płyną ze świata, jest przygnębiająca, bo jest taka, że wciąż za mało wiemy. My nie wiemy wciąż tak naprawdę, ilu jest ludzi chorych, żeby szacować dobrze odsetek zgonów na przykład, czyli naprawdę jaka to jest śmiertelna choroba. Nie wiemy tego. Nie wiemy, dlaczego w niektórych krajach ta choroba zbiera aż tyle zachorowań i tyle śmierci, na przykład jak we Włoszech czy w Hiszpanii. Możemy tylko podejrzewać. Możemy to składać na karp jakichś spóźnionych działań, a to też nie tłumaczy wszystkiego. Nie wiemy też w końcu, jak długo to potrwa, bo i Chiny, które wydawały się dla nas, najpierw obserwowaliśmy je z daleka jako coś nie naszego, nie nasz problem, potem okazało się, że to jest problem globalny, więc z zainteresowaniem już patrzyliśmy na to, co się dzieje w Chinach i ostatnie doniesienia były dla nas może jakąś ulgą, że mimo wszystko udało się tam coś opanować, no, ale z drugiej strony jest wiele podejrzeń, że Chiny nie mówiły prawdy i nie mówią jej do dzisiaj. No i czy przetraktować też z ulgą te doniesienia, że następne zarażenia tam są głównie przywlekane, chociaż też już są znowu jakieś tam na miejscu, czy porównywać w ogóle możemy się z krajem, który nie jest demokratyczny i mógł wdrożyć różne inne środki, nie patrząc nawet na ludzi. Więc ogólnie jest to wszystko na razie przygnębiające, ale wyglądajmy jakiegoś światełka w tunelu. Mamy oficjalne dane, które mówią nam, że w skali globalnej na nowy typ koronawirusa zachorowało ponad 800 tysięcy osób. W Polsce władze mówią, że zadziałały na czas, że wprowadzamy wszystkie obostrzenia znacznie wcześniej, jeśli chodzi o stan postępu choroby czy epidemii w kraju, niż robiły to kraje zachodnie. Pana to uspokaja? Czy to jest tak, że te działania są rzeczywiście robione w czas? I tak i nie, bym powiedział, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o reakcję władz, to one były jedne z najszybszymi w Europie, ale z drugiej strony to te działania były nadal pełne dziur. Czyli do niedawna jeszcze nie do końca jest tak, że jedna osoba przebywająca na kwarantannie i siedząca w jednym domu z rodziną, no to cała rodzina czasami nie była jeszcze objęta kwarantanną, albo ludzie tego nie rozumieli, albo przekaz był niejasny. Dopiero dzisiaj to jakby zostało uszczególnione na konferencji trochę. Cały czas mamy niezałataną dziurę jedną przy tym całym naszym spięciu, przy tym całych rygorach, które sami na siebie nakładamy i nakłada je też rząd, czyli no nie możemy zaprzestać transportu, bo to jest jakiś łańcuch dostaw, również międzynarodowego, a jednocześnie kierowcy z Polski, którzy polskie firmy transportowe, to jest przecież hegemon w Europie, czyli jest ich dużo, oni wciąż kursują i do Włoch, i do Hiszpanii, wracają, nie są obejmowani kwarantanną i to zrozumiały jest powód, dlatego że oni muszą ciągle jeździć. Natomiast oni stykają się w tym momencie ze swoimi rodzinami, no i te rodziny dalej, ani są, kierowcy nie są testowani, bo mogli być testowani, ani te ich rodziny nie są od tego momentu kontaktu też objęte kwarantannami, więc my nie wiemy, czy tam nie ma jakichś źródeł zakażeń i transmisji tego wirusa.
Moim zdaniem decyzje, kiedy zamykano szkoły, już wtedy mogły paść też dużo, dużo dalej idące decyzje o pewnych obostrzeniach i tak dalej. Do dzisiaj nie mamy na przykład, nie wiem, na przykład wzorem Czech obowiązku chodzenia w maskach na zewnątrz. No, tu mamy taką mieszaną politykę w Polsce, mówiło się przez długi czas, takie były zalecenia WHO, że nakładanie maseczek dla zdrowych, to że to powinni robić chorzy ludzie, a nie zdrowi. Tymczasem mnie się podoba myślenie czeskie, że jak nie mamy objawów, a czasami mamy je bardzo niewielkie, to bardzo wiele ludzi nie wie, że choruje. Więc jeśli wszyscy ubierają maski podczas wychodzenia na zewnątrz domów, no to znaczy, że ci chorzy też jak w pewien sposób stawiają jakąś barierę prewencji, nawet ci, którzy nie wiedzą, że są chorzy. Tych decyzji do podjęcia było być może trochę więcej i być może trochę wcześniej mogliśmy zamknąć granice, no ale z dwojga złego nie zrobiliśmy tego tak późno, jak inni w Europie i wydaje się mimo wszystko, chociaż uważa się nas za naród taki trochę przekorny, na bakier z prawem, rzeczywiście wiele obszarów mogę wskazać, w których tak jest, to wydaje mi się, że ten lockdown nam wyszedł dużo lepiej niż w takich społeczeństwach jak właśnie Włosi, Hiszpanii czy Brytyjczycy. W Belgowie jeździli już nawet po zamknięciu ich restauracji, jeździli sobie do barów piwnych do Holandii. No więc ludzie w Europie byli dużo bardziej niesubordynowani niż Polacy i w tym jakieś nadzieje upatruję, że uda nam się przetrwać pewien czas, bo tak naprawdę my już nie walczymy w ogóle o to, żeby uniknąć zachorowań. To też trzeba sobie w końcu powiedzieć w cztery oczy. My nie mamy już chyba żadnych złudzeń, w ogóle nic na świecie czy w Europie, że uda się taką chorobę zatrzymać w jakimś kraju. Nie, raczej się nie uda. Raczej bardzo wielu ludzi przechoruje, być może wielu ludzi umrze. Jedyne, o co teraz walczymy, to jest to, żeby nasza służba zdrowia nie upadła pod naporem zbyt wielu osób, które trzeba ratować. Bo przecież mamy wciąż też jeszcze innych ludzi, których trzeba ratować. Zawały serca nie ustają, leczenia onkologiczne nie ustają, wypadki drogowe nie ustają, więc nie możemy sobie na to pozwolić i to są wszystkie działania. Nie wiem, czy to jest pocieszające, czy nie. Tak jak to, mówię, co do tej dzisiaj pory powiedział rząd, wskazywałoby, że mimo to, że radzimy sobie lepiej niż Włosi czy Hiszpanie z tym trzymaniem zasad społecznej kwarantanny, to i tak robimy za mało, bo mamy nowe obostrzenia. Pewnie nie wszyscy radiosłuchacze o tym wiedzą. Najważniejsze są takie: wprowadzenie limitu przebywania w sklepach do 3 osób na 1 kasę. Jeżeli w naszym osiedlowym sklepie są 2 kasy, to w środku sklepu może przebywać 6 osób. Rachunek prosty. Na targowiskach 3 klientów do 1 punktu handlowego. W placówkach pocztowych 2 osoby na 1 okienko. Zakaz poruszania się we 2 osoby, chyba że odstęp jest zachowany co najmniej 2 metrów. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wychodzić z domu bez opieki osoby dorosłej. Tych nowych obostrzeń jest kilka, nawet kilkanaście, jakby dobrze policzyć. Nie będę ich wszystkich teraz cytował, no ale to pokazuje, że jednak trzeba robić więcej niż robiliśmy do tej pory. To znowu mam takie troszkę mieszane uczucia, bo widzę w tym pewną chęć działania rządzących, a też pewną jakąś bezradność. No ale to nie jest tylko polska przypadłość. No wszyscy jesteśmy trochę bezradni wobec tej sytuacji na świecie, więc widzę, że próbujemy coś wymyśleć i może już nie zawsze jakieś mamy duże pole manewru, no bo czego jeszcze możemy sobie zakazać. Natomiast wydaje mi się, że na pewno jest kilka dobrych pomysłów. Moim zdaniem to dobry jest pomysł, że dla seniorów będą godziny zakupów w aptekach i sklepach wyznaczone tylko dla nich, bo to jest grupa, i to już wiemy, to tego jesteśmy pewni ze świata, że to jest grupa, która jest najbardziej narażona na śmierć, chociaż wszyscy jesteśmy narażeni, bo nikt nie wie, jakąś słabość w sobie nosi, nieważne w jakim wieku jest. Ale statystycznie, no statystyka pokazuje nam, że te najstarsze osoby są najbardziej narażone i dlatego wyznaczenie dla nich pewnych godzin tylko dla nich zakupów, żeby one nie stykały się z wielką liczbą innych osób, jest dobrym posunięciem, ale to znów myślałbym, nie wiem, czy za tydzień, czy dwa będziemy w dużo lepszej sytuacji informacyjnej. Więc chciałbym poznać takie plany rządu, co robimy, jeśli nadal nic nie wiemy. Czyli wariant brytyjski wydawał mi się niedobry od początku, jak ludziom zakomunikowano, no trudno, przechorujemy to jako stado i wiele osób umrze, ale my będziemy odporności. Tak uważam, że tak społeczeństwo nie może stawiać sprawy, nie może skreślić starszych osób i chorych i słabszych, bo to wtedy nie jest już społeczeństwo, to jest jakieś zbieranie na ludzi. Natomiast element tego programu później się wyklarował, że będziemy, tam był taki pomysł, trzymać w izolacji głównie osoby starsze. Uważam, że tu musimy zacząć powoli o tym myśleć, bo nie wiem, ile my jesteśmy w stanie wytrzymać, nasza gospodarka
nawet z jakimś planem pomocowym, zupełnie rozłożone na łopatki. Ludzie muszą też zdobywać jakoś pieniądze, żyć, kupować produkty, jeść. Więc izolacja tylko osób starszych, a powolne przywracanie życia tych mniej narażonych, no dawałoby nam jakąś szansę na jakiś nadal niedoskonały plan, ale na jakiś plan na przyszłość, której nie daje się na dzisiaj określić. To otwórzmy w naszej rozmowie drugą jej część, wprost nawiązującą do pańskiego tekstu z tygodnika Do Rzeczy, o tym, jaka jest natura tego wirusa, czyli wirusowe teorie spiskowe. Na trzech stronach opisuje pan te teorie, ale nie daje pan jasnej recepty, przynajmniej nie znalazłem, że to wszystko jest nieprawda. Ten wirus ma swoje tajemnice. No właśnie na tym polegają teorie spiskowe, że one się pojawiają przy takich zjawiskach, które nie do końca potrafimy wytłumaczyć. Chociaż czasami przy zjawiskach, które już są wytłumaczone, lepiej wytłumaczeń jakoś nie chcemy przyjąć do wiadomości. Tutaj mamy szczególny przypadek, ponieważ do dzisiaj od strony naukowej nie zostało potwierdzone, skąd wziął się ten wirus, w jaki sposób do końca. Nie mam żadnej pewności, jaka była droga transmisji na człowieka. Naukowcy mają jedynie przypuszczenia, jedynie część jakby genomu tego wirusa zgadza się z tym, co odkryto w nietoperzach. Część zgadza się w naukowców z taką tezą, że no, z samych nietoperzy to nie mogło przejść, ale widocznie mogło pośredniczyć jeszcze jakieś zwierzę po drodze, być może łuskowce, ale tutaj nie ma żadnej pewności. Dlatego pojawia się też mnóstwo domysłów i takich teorii, czy nie miało to związku z laboratorium w Wuhan, które zostało otwarte 3 lata temu i które jako pierwsze w Chinach miało taki najwyższy poziom bezpieczeństwa biologicznego i wobec którego były pewne opinie już zagraniczne, że to może się w Chinach nie udać ze względu na właśnie niedemokratyczny system zarządzania, czyli coś takiego jak mieliśmy w Czernobylu. Kiedy nie ma pełnej, przejrzystej, jasnej informacji dla wszystkich, tylko coś można ukrywać i można mieć jakąś taką zależność personalną, taką ścisłą bardzo. No i to jest, tam są dwie teorie. No. Jedna to jest taka, że mógł to być po prostu właśnie zwykły ludzki błąd i niedostosowanie Chińczyków do trzymania takich rygorów i coś mogło się wymknąć na zewnątrz, albo że było to przygotowane celowo. No i tę teorię wzmocnił ostatnio film opublikowany na Facebooku przez Matteo Salviniego, polityka włoskiego, który przypomniał fragment programu emitowanego w Rai 3, włoskiej stacji, który no, we fragmencie swoim tylko mówił już 5 lat temu o tym, że Chińczycy pracują nad modyfikacją wirusów, szczepiając elementy białka do wirusa SARS. I tam był jakiś głos oburzenia, że to jest strasznie niebezpieczne i takich rzeczy naukowcy nie powinni robić. No więc myślę, że my w ogóle możemy się nigdy nie dowiedzieć, jaka była prawda, czyli możemy się nie dowiedzieć nawet, jeśli to była transmisja zwierząt, możemy tego nigdy dokładnie nie zbadać. No i możemy się też nigdy nie dowiedzieć, czy to rzeczywiście nie wyciekło na przykład z laboratorium. Też żebym wzmocnił tą pana konkluzję na koniec naszej rozmowy, przy telefonie Łukasz Sporalski, dziennikarz tygodnika Do Rzeczy i nie tylko zresztą. Pan śledząc jako dziennikarz, badając te wszystkie kierunki możliwych narodzin, w cudzysłowie, tego wirusa, nie jest pewien, nie może pan stwierdzić autorytatywnie, że wiemy gdzie powstał i jak się dostał do ludzkiego organizmu. No niestety nie mamy takiej odpowiedzi, sądzę, że długo możemy nie mieć, dlatego te teorie spiskowe mogą być bardzo długo żywe, bo te teorie mówiące o broni biologicznej, która się zamknęła spod kontroli, no nikt dzisiaj, myślę, nie jest na tyle odważny, żeby powiedzieć, że, znaczy jedna praca naukowa jest taka, która przekonuje, że to nie była modyfikacja ludzką ręką, to są naukowcy, którzy mają podstawę, by tak stwierdzić, więc trochę to zaprzecza takiej teorii, że to była broń biologiczna, natomiast ci naukowcy z kolei też nie odpowiadają, jeśli nie tam, no to jaka była przyczyna, bo też nie mają twardego dowodu na pełne wytłumaczenie tego, że było inaczej. No i tu są takie problemy. Nie widać taki prosty wirus, kilkanaście białek, ile tajemnic w sobie zawiera wirus SARS-CoV-2, bo taka jest jego oficjalna, robocza nazwa. Przy telefonie popołudnie wnet był Łukasz Zboralski, dziennikarz tygodnik Do Rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do usłyszenia. 17:26 na zegarach.